Witajcie w Watch Mojo. Jestem Matt i dziś opowiem więcej o Angelinie Jolie i jej ostatnich poczynaniach. Jeszcze kilka lat temu była gwiazdą kasowych filmów akcji. Dziś ma za sobą rolę wytwornej czarownicy i pierwsze kroki w reżyserii. Zapraszamy na krótką historię młodości i kariery Jolie. Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się, co u niej nowego. Ta laureatka Oscara zrobiła karierę, wzbudzając kontrowersje i generując plotki. Witajcie w Watch Mojo. Dziś przyjrzymy się bliżej karierze Angeliny Jolie. Chcesz ze mną się zmierzyć? Jak wygrasz to? To zostaniesz moim niewolnikiem. Urodziła się 4 czerwca 1975 roku w Los Angeles. Jest córką aktora Johna Voighta, ale po rozwodzie rodziców wychowywała się tylko z matką. Twierdzi, że to ze względu na miłość do kina, a nie postać skłóconego z rodziną ojca. Już w wieku 11 lat rozpoczęła naukę w Instytucie Teatralnym i Filmowym Strasberga. W młodości szalała na punkcie kultury punk i tatuaży, w czym wyrażało się poczucie odosobnienia. Rówieśnicy wyśmiewali jej chudą sylwetkę i nieodłączne szelki. To wszystko sprawiło, że będąc uczennicą liceum Beverly Hills, zaczęła się okaleczać. Jeszcze w szkole Jolie pracowała jako modelka i występowała w teledyskach. W 1993 roku rozpoczęła swą aktorską karierę rolą kobiety-robota w filmie science fiction Cyborg 2 – Szklany cień. Myślałam, że będzie pięknie. Już od dawna nie jest. Później zwróciła uwagę fanów kina rolą seksownej buntowniczki w filmie Hakerzy. Role w produkcjach telewizyjnych przyniosły jej kilka Złotych Globów i nominacji do nagród Emmy. Momentem przełomowym był jednak rok 99, kiedy najpierw zagrała u boku Denzela Washingtona w Kolekcjonerze Kości, a później została laureatką Oscara za rolę w Przerwanej lekcji muzyki. Jestem chora. Wiadomo. To wtedy jej życiem prywatnym zainteresowały się media, nagłaśniając m.in. jej ślub z kolegą z planu, zmęczenia materiału, Billym Bobem Thorntonem. Jolie wzbudziła wrzawę, nosząc na szyi fiolkę z krwią męża. W roku 2001 rozpoczęła karierę w filmach akcji rolą w produkcji Lara Croft – Tomb Raider. Nie czuję lewego pośladka. Fascynujące. Mimo słabych recenzji, film stał się kasowym hitem, a Jolie zagrała w jego kolejnej części. To właśnie na planie tych kręconych w Kambodży filmów do Jolie zaczęła docierać skala biedy w krajach trzeciego świata. W rezultacie zaangażowała się w działalność humanitarną i otoczyła opieką, a później adopcją kilkoro dzieci spotkanych podczas swoich podróży. W te wydarzenia dobrze wpisał się film Bez granic. Dziś jest na świecie ponad 50 milionów uchodźców i wysiedleńców. W roku 2004 Jolie zagrała z Bradem Pittem w Panu i Pani Smith. Krążyły plotki, że aktorzy mają romans, a niedługo później Pitt zostawił dla Jolie swoją ówczesną żonę Jennifer Aniston. Szansa na szczęśliwe zakończenie? Tak jest tylko w historiach niezakończonych. Jolie na dobre zagościła na łamach pism plotkarskich, jeszcze bardziej zaangażowała się w działalność humanitarną i zagrała w kilku znanych filmach. Zobaczyliśmy ją m.in. w Dobrym Agencie, Cenie Odwagi i Beowulfie i usłyszeliśmy w Kung Fu Pandzie. W roku 2008 zagrała w filmie akcji Wanted – Ścigani i w produkcji Clint Eastwooda Oszukana. Później Jolie w roli tajnej agentki zastąpiła Toma Cruza na planie Salt, a w roku 2011 zagrała u boku Johnny'ego Deppa w Turyście. Masz satysfakcję? Nie miałem od lat. Co nowego? W roku 2011, po podłużeniu głosu do Kung Fu Pandy 2, 23 filmu w swoim 11-letnim dorobku, postanowiła odpocząć od aktorstwa, by skupić się na życiu osobistym. Gdy prawdopodobieństwo wystąpienia u niej raka piersi oceniano na 87%, postanowiła w roku 2013 poddać się prewencyjnej mastektomii. Pisała: nie czuję się ani trochę mniej kobieca. Ta odważna decyzja mnie wzmocniła, ale nie odebrała mi poczucia kobiecości. Półtora roku później, w sierpniu 2014, Angelina Jolie i Brad Pitt postanowili usankcjonować swój 9-letni związek. Rozmawialiśmy o tym. Ślub przypieczętował ich wizerunek jednej z czołowych par Hollywood. Dokładnie tak. Po ślubie Jolie wróciła do branży filmowej.
W Czarownicy z 2014 roku zagrała tytułową rolę, wcielając się w postać współczesnej Diaboliny z disneyowskiej Śpiącej Królewny. Lubię, gdy błagasz. Jeszcze raz. W tym samym roku Jolie zajęła krzesełko reżyserskie przy produkcji kasowego dramatu wojennego Niezłomny. To było wielkie wyzwanie. Czas przyzwyczaić się do Angeliny w tej roli, bo wyreżyserowała, napisała i wyprodukowała też nowy film, By the Sea, a później wystąpiła w nim u boku Pitta. Zainteresowała Cię historia Angeliny? Chcesz dowiedzieć się, co nowego również u innych gwiazd? Jeśli tak, to śledź uważnie naszą serię Watch Mojo. Tekst Lidia Bogucka. Czytała Agnieszka Michalska.